dobrze mi się pracowało z panem Tadeuszem Chojnickim. Pan Tadeusz Chojnicki przyjął mnie do pracy w 1989 roku. Pracowałam z panem Tadeuszem do 1992 roku, kiedy był moim dyrektorem i wicedyrektorem. Pan Tadeusz Chojnicki był bardzo takim dyrektorem opiekuńczym i tak troszeczkę nawet ojcował młodzieży, która zaczynała się w ten zawód wdrażać. Otoczył taką opieką i dyrektorską, i ojcowską. Czy może pani coś powiedzieć o okolicznościach utworzenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej? Tak, mogę powiedzieć, dlatego, że przez 7-8 lat byłam sekretarzem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej i dzięki namowie pana Tadeusza Chojnickiego, jednym z inicjatorów powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej był pan Tadeusz Chojnicki. To towarzystwo w latach 60. miało swoje lata świetności, później troszeczkę podupadło i w 2003 roku zostało tak bardzo z dużą siłą reaktywowane. Prezesem tego towarzystwa był, obecnie nadal jest, pan profesor Adam Wrubel, wiceprezesem był pan Tadeusz Chojnicki, a mnie zaproponował funkcję sekretarza. Dziękujemy bardzo serdecznie za wywiad. Dziękuję również.